Dziecko kurwa bęc! Pojebany, pojebanie, wstać pytanie, co pętanie? To jest stanie, to pętanie, wykręcanie stóp. Cały pojebany klub robi łop, łop, łop. Cały pojebany klub robi łop, łop, łop. Okej. Czyli poprzedni odcinek nie, chyba nie był za ciekawy, bo niewiele się działo. Ale to nie ode mnie zależy, bo to kurwa... Wiadomo, spontanicznie najlepiej wychodzi. No i tutaj miałem tym zagrać, ale jednak zagram jego bratem bliźniakiem, oczywiście starszym. I zobaczymy. Pamiętajcie, jeżeli szybko zginę, to będzie króciutki filmik. Nie będzie tutaj zbędnego pierdolenia, zbędnego dokręcania materiałów. Staram się oczywiście żadnych powtórek tutaj nie demonstrować, chyba że to będzie ultra wyjebany wynik lub naprawdę coś niesamowitego. No i dobra, automatycznie wam mówię, że będę zjeżdżał tam kurwa na dół, nie patrząc w ogóle na cokolwiek innego. Zobaczymy, czy będzie wkurwiony czołgista, czy wkurwiony. Co tu robi 12T? O Boże, ale go kurwa rzuciło. Genius, kurwa. Tak samo tego T21, ale niestety to są lighty. Takie życie jest lighta. To dbaj tak, kurwa. Idziemy, obiekt! Suń tu P. Dobra, ciu-ciu! SOS trzeba. Troszkę sosu. I lecimy, kurwa. I szeroko, i wąsko. I troszkę szerzej. I taki zwiat między kamyczkami. I lewo. I troszkę w prawo. Pyk, pyk, udajemy, że tutaj patrzymy. Jest. I strzał z biodra blisko, lecz niecelnie. Wow! No, no chodź kurwa, jeszcze raz. No. Sfaniakopulos. Kurwa, że go nie wyświeciło. A i pamiętajcie, gracie bez premki, tak jak ja, to automatyczna gaśnica pomaga. Ale jeżeli już dostaniecie tego gonga podpalającego, to automatycznie musicie sobie przejść. Aha, 20 kafli w plecy. No chyba że wykupiliście sobie zapas. No to tam rozumiem, czy... O, zjechał ten obiekt. No jaki miły frenzel. Dobra, i skaucić. No kigo teraz kurwa wie, no celowałem niby we włazik, ale... Tak jak rzucić, nie wiem. Rzucić nie... O! O! Jak rzucić kijem z kupą. Patrz, kurwa! Kij niewykrywalny. No i co? I właśnie, i nie wiem, czy jeżeli dostanę gonga, takiego jak przed chwilą, i ten pocisk po uderzeniu w blachę zasyczy tak pts, kurwa, jakby gasił się, czy to jest goldowy pocisk? To mnie kurwa zastanawia. Przynajmniej ja tak twierdzę i tak mi się wydaje, że to w ten sposób można goldowe gówno rozpoznać. Jeżeli już o tym gównie mówimy, to pamiętajcie, że jest ponoć teoria, gdzie zwykłe goldowe peski kupione normalnie ze golda są bardziej skuteczne niż te kupione za kredyty. O, genius, kurwa. Pokaż, ale mi kupsko zrobiłeś, ty kurwa. A sorry, to co? No, no, kurwa. Jak się przestraszył, nie? O, isek. Kurwa. LOL. No, 360 metrów. Fuck yeah, bitches. Czekajcie, bo tam jakiś ciężki był. O właśnie. Prabicie, czekajcie, czyli zjeżdżając tu będzie to dobry plan.
Dobry. Czekajcie, bo może mi dupsko widzieć, kurwa. Ale widzi tylko włas. Dobrze, kurwa. Walimy go w pizdę. Walimy go w pizdę. Pięknie. Poszło, kurwa. Nie, gotowo. Nie, хорошо. Ty, kurwa, hieno do niej jebany. Czekajcie, o kurwa. A, już po mnie. Dobra. Dostał przynajmniej? Nie, nie trafiłem. No to było ryzykowne, ale nie wiedziałem, że tam jest ten obiekt, to po pierwsze. I że ten Hinoś objedzie to po prostu. Ja myślałem, że on nadal będzie na tej górce. Tak więc pamiętajcie, nikomu nie wierzyć. Czekajcie, gdzie ten jest? 8, kurwa, zobaczmy, jak on ginie. O, jest. O, pantera jeszcze go będzie jebała. No, no. Ojej, jakie smutne. Dobra. Czy tam no niewiele tutaj zdziałali. Pantera prawie... prawie nie dostała. No 1000, co to kurwa jest? Powinni ją sprzątnąć. Ale niech im będzie, no. Zezy się zdarzają. Tutaj. No nie przewiduję ci przyszłości, synu. Mhm. Po... Acapulcos, kurwa, Polakos. Nie wiem, napiszę wam w opisie, czy wygrana, czy przegrana. Dobra, pozdro, trzymajcie się.